Mittal Irlom, legendarny francuski magazyn komiksowy, którego pierwszy numer ukazał się w 1974 roku. Jego twórcami byli tacy giganci komiksu jak Moebius i Druyer, którzy również założyli wydawnictwo Humanoids Associés. Kilka lat później Mittal Irlom otrzymał swoją amerykańską wersję zatytułowaną Heavy Metal. I jako ciekawostkę dodam, że w tym samym roku niezależnie powstał również znany brytyjski magazyn komiksowy 2000 AD. Wspaniałe lata 70. I chociaż Mittal Irlom nie wytrzymał próby czasu, to jednak w czerwcu 2021 Francuzi reaktywowali magazyn, a to co trzymam przed Wami w rękach, jest jego polskim reprintem wydanym w grudniu 2021. Magazyn będzie się ukazywał jako kwartalnik, prezentując na zmianę materiały premierowe z materiałami archiwalnymi. Ten numer zawiera same nowości, kolejny będzie się składał z samych reprintów. A zatem zobaczymy w nim wiele klasycznych komiksów. Nazywam się Rafał Kurzępa i witam Was na kanale Górna Półka. Polska edycja Mittal Irlom wydana została przez wydawnictwo Labrum w dwóch wersjach okładkowych. Twarda limitowana oprawa ze szkicem na okładce kosztuje 109 zł, natomiast wersja miękkookładkowa jest o 10 zł tańsza. Ja swój egzemplarz kupiłem w stacjonarnym Empiku, korzystając ze zniżkowego kodu kreskowego minus 20%, otrzymanego za wcześniejsze zakupy w Empik.com. Format magazynu jest troszeczkę większy od standardowego amerykańskiego rozmiaru i o wiele mniejszy od rodzimego relaksu. Objętościowo liczy 288 stron, czyli niemal dwa razy tyle co Relax kosztujący 59,99. Pierwsze 60 stron magazynu stanowią same artykuły publicystyczne, a w dalszej części znajdują się już tylko krótkie, zamknięte historie komiksowe. Z internetu słyszałem głosy, że wersja miękkookładkowa potrafi się rozkleić. Ja swój egzemplarz traktowałem normalnie i zupełnie nic mu się nie stało. Zajrzyjmy do środka. By nie psuć Wam przyjemności z czytania, będę pokazywał tylko pierwsze strony artykułów i komiksów. O każdym postaram się powiedzieć jedno bezspoilerowe zdanie. I jeszcze jedna mała uwaga techniczna. Jak już będziecie mieć swój egzemplarz, to pamiętajcie, by czytać wszystko po kolei. Jest to o tyle istotne, że historie komiksowe często nawiązują do artykułów z początku magazynu. Mittal Irlom, numer pierwszy, jesień 2021, przyszłość to już jutro, maszyna do marzeń. Jestem dzieckiem Mittal Irlom. Po lewej stronie mamy reklamy kolejnego numeru w stylu vintage. Nie chcę za bardzo się czepiać, ale na okładce jest numer 3. Po prawej stronie mamy wstępniak od redaktora naczelnego, z którego dowiadujemy się, że tematem przewodnim numeru jest najbliższa przyszłość. Redakcja, spis treści. Artykuły są pisane w dziwnym stylu, coś pomiędzy wywiadem a felietonem. Komiksy zaczynają się od 60 strony. Czas przyszły w krzywym zwierciadle oraz wizje przyszłości to zbiorowe urojenia. To moim zdaniem dwa najsłabsze artykuły w całym magazynie. Ze względu na jakiś taki bełkotliwy język i wodoleństwo.
Oprócz tego, co sugeruje tytuł, niewiele z nich zapamiętałem. Wywiad z Enkim Bilalem. Fajnie jest poczytać, co ma do powiedzenia autor, którego darzy się szacunkiem i uznaniem. Homo sapiens żyje obecnie po drugiej stronie monitora. Wywiad z człowiekiem sceptycznie nastawionym do technologii i dla potwierdzenia swoich słów nieposiadającym komórki. Machina czasu. Analiza filmów science fiction, których akcja działa się w konkretnych latach w przyszłości, które to lata z perspektywy 2021 roku są już przeszłością. Dzień, w którym zgłębiłem tajemnicę sztuki przyszłości. Autor artykułu próbuje zrozumieć fenomen sztuki cyfrowej, certyfikowanej przez niewymienialny token. Próbuje się nam wcisnąć przyszłość, w którą jesteśmy zmuszeni wierzyć. Artykuł porusza kwestię, w jaki sposób architektura wpisuje się w wizję przyszłości. Dlaczego nie da się przewidzieć przyszłości? Tak jak w tytule. Dziesięć technicznych nowinek, które lada chwila wejdą w życie, tak jak w tytule. Strange Games. Sci-fi w grach komputerowych. Świat to ogród, dopiero potem zoologiczny. Artykuł porusza rolę przyrody w kreowaniu świata i przyszłości. Panowanie ludzkości dobiega końca niezależnie od tej czy innej katastrofy. Wywiad z legendą literatury science fiction Williamem Gibsonem. Nie wszystko stracone. Artykuł jest zbudowany wokół dwóch terminów. Nusfera oraz Homo Nusfericus. Strona 60. W końcu zaczynają się komiksy. Pierwsi na linie. Akcja komiksu rozgrywa się na w połowie zatopionym wieżowcu. Pet Play. Podczas perwersyjnej imprezy dochodzi do morderstwa i policja prowadzi śledztwo. Za scenariusz tego komiksu odpowiedzialny jest Diego A. Grimbaugh. Rysunki wykonał Lucas Varela. Duet znany z wydanego u nas komiksu zatytułowanego Człowiek. War Games. Akcja komiksu zaczyna się od napadu na sklep. E-Spacer. Dwóch panów udało się na e-polowanie. Orfeusz. Ekspedycja naukowa na dno oceanu. Ręce, które karmią. Prywatne plantacje warzyw są czymś niezwykłym. Solar Plant. Akcja komiksu ma miejsce w ogromnej elektrowni słonecznej. Ticket Tuesday. Teleturniej, który daje ludziom nadzieję. Bóg już tu był. Główny bohater jest kimś w rodzaju kaznodziei telewizyjnego. Doktor Dellinger o wielu twarzach. Komiks dla miłośników chipowania.
Inna przyszłość. Komiks dla antyszczepionkowców. Codzienne życie. Komiks pokazuje, jaki wpływ na nasze życie może mieć technologia. Scenariusz napisał Matt Fraction, znany u nas ze świetnej serii Hawkeye, wydanej w linii wydawniczej Marvel Now. Replika One. Komiks porusza kwestię sztucznej inteligencji. Scenariusz napisał Mark Waid, autor komiksu Kingdom Come. Clean and Clear. Tematem komiksu jest wirtualna rzeczywistość. Autorem scenariusza jest Brian Michael Bendis, autor takich komiksów jak Daredevil czy Jessica Jones. Snapshots. Technologia i medycyna przyszłości pozwala ludziom radzić sobie z traumą. Delete. To samo co we wcześniejszym komiksie. Syntetyczne dreszcze. Komiks porusza kwestie sztucznej inteligencji. Belle Epoque. Komiks pokazuje, jak dalece technologia może wkroczyć w nasze życie prywatne. The Passenger. Komiks przedstawia świat, w którym technologia wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Hop. Czy technologia jest w stanie zrekompensować prawdziwe życie? Dentystyczny blues, tak jak w tytule. Nagi Król. Ostatni już komiks w tym magazynie. Dowiadujemy się z niego, jak to jest wyrwać się z objęć technologii. Dwa słowa podsumowania. Zarówno artykuły, jak i komiksy prezentują tu bardzo zróżnicowany poziom. Od perełek po takie gimnazjalne 2 na 10. Niektóre artykuły mocno nawiązują do francuskiego sci-fi i by w pełni je zrozumieć, polski wydawca musiałby zamieścić odpowiednie przypisy. Oczywiście można by ominąć lekturę artykułów, ale część z nich jest co najmniej ciekawa. Po pierwsze, a po drugie, tak jak wcześniej wspominałem, wiele komiksów nawiązuje do nich, a czasami miałem wręcz wrażenie, że niektóre komiksy były tworzone na zamówienie jako swoista ilustracja dla danego artykułu. Moja uśredniona ocena dla Metal i Rome i całej jego zawartości w skali szkolnej to 4. A zatem, czy warto wydawać na ten magazyn 100 zł lub 80 po zniżkach? To zależy. Jeśli nie czytaliście Inkala, Valeriana, Jansa, Akiry, no to chyba lepiej zacząć czytanie właśnie od tych pozycji. Jeśli natomiast macie wrażenie, że przeczytaliście już wszystkie komiksy sci-fi dostępne na polskim rynku, które Was zainteresowały i dalej czujecie niedosyt, wtedy Metal i Long jest dla Was pozycją obowiązkową. Co więcej, zwróćcie uwagę, że polska edycja magazynu miała swoją premierę kilka miesięcy, a nie kilka lat po francuskiej. Nie jesteśmy jakąś zapomnianą i zacofaną Europą Wschodnią, tylko niemalże na bieżąco śledzimy europejską kulturę science fiction. Oczywiście, że nie żałuję wydanych pieniędzy i ze zniecierpliwieniem czekam na kolejny numer. Tak jak kiedyś Metal i Rome popularyzował szeroko pojętą fantastykę i jej twórców, tak teraz liczę, że będzie to robił równie skutecznie. Trzymam kciuki za Francuzów i Polaków, by magazyn był nieprzerwanie wydawany do końca świata i jeden dzień dłużej. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów na górnej półce. Zachęcam również do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tymczasem.